Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Sparking Zero i rozgrywamy sagę Wegety. Historię Wegety już jesteśmy oczywiście na sadze Majin Buu, a w zasadzie na jej końcu, bo walczymy z ostatecznym Kid Buu, jako Wegeta oczywiście, bo wygraliśmy w kamień, papier, nożyce. Więc oczywiście mam nadzieję, że uda nam się pokonać go i być może pójdziemy jakąś alternatywną jeszcze ścieżką. No zobaczymy. Let's go! Oczywiście dostaję od razu pierdzielolo. Jak zwykle te kontry. Boże, 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 te kontry. Są dla mnie totalnie niepojęte. O ile kontry mogę robić w miarę łatwo na treningu, tak w normalnej walce tutaj z NPC-ami, to jest praktycznie giga ciężkie. Dobra, dawaj. Jest na plecach, jest zdezorientowany, jest ogłuszony, więc można spróbować wykorzystać Dino Flash, bo prawdopodobnie właśnie zazwyczaj wchodzi wtedy. Ale mam, kurde, giga dużo zdrowia. Weźcie zamień ze mną na chwilę. Dobra, dobra, ty tam Goku weź. Jakoś radzimy sobie, wiesz? Nawet idzie. A to by było ciekawe, jakby właśnie Vegeta pokonał Kid Buu. Byłby gigaczadem, co? No dobra, udało się. Dwa Final Flashe na twarz. Czyżby to było takie proste? Nawet Goku Super Saiyan 3 poziomu nie jest w stanie pokonać Majin Buu. Goku jest pewien, że jeśli zdoła zgromadzić maksymalną ilość ki, pokona przeciwnika. Mówi jednak Vegecie, że nie widzi ku temu okazji. Aby dać Goku czas na zebranie ki, Vegeta zmienia się w Super Saiyanina i staje przeciw Majinowi Buu. A to nie mógłbym teraz tego robić? Bo nam całkiem nieźle szło. O, zebranie odpowiedniej ilości energii, bo ludzi mało na ziemi, co? Dobra, udało się. No, 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 kurde, jesteśmy... Okej. O kurde. Uskoczył tego! Co ty gadasz? Patrzcie, no! Ja mu za plecy, on mi za plecy. Można tak sobie znikać cały czas. Dobra, teraz mamy szansę na załadowanie się. No. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Trafiłem. Ach, już wstawał. Myślałem, że kurde jeszcze uniknie tego. Bo ma trzy paski ki, a wcale te uniki za plecy nie zabierają zbyt dużo ki. Dobra, jest daleko, wykorzystajmy ten fakt. O kurde, nie do końca to chciałem. No nie! Cały czas napiera, skurwany. Teraz. Trafimy? No nie wierzę. Nie trafiłem. Nie trafiłem, bo chłop leciał w dół.
Dobra, 14 poziom gracza, nice. I udało nam się przetrwać i o to chyba tak naprawdę chodziło, nie? Zbawca ziemi. Vegeta próbuje zdobyć trochę czasu, przegrywa jednak z Majin Buu. Wtedy też pojawia się Mr. Satan, który ogłasza, że osobiście pokona Buu. Widząc to, Majin Buu próbuje zabić Mr. Satana. Lecz od agresora odłącza pierwotny Majin Buu i zaczyna bronić zaatakowanego człowieka. Nie jest jednak w stanie długo stawiać oporu. Goku, który powinien gromadzić ki, jest z kolei wyczerpany i nie może zostać w stanie transformacji. Vegeta uśmiecha się kpiąco, kiedy dociera do niego, że los im nie sprzyja, wpada jednak również na pewien pomysł. Wydaje rozkaz Dendiemu i reszcie. Gromadzi też smocze kule na meczan. Następnie Vegeta wskrzesza ziemię i wszystkich ludzi, których zabił Majin Buu. Goku nie rozumie jeszcze jednak, co wymyślił Vegeta. A nawet i z całego wszechświata. さあ、話せ。地球どころか宇宙人だって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか。世界の人間ども、今あるところでお前たちに代わってマジンブーと戦っている戦士がいる。そこで、お前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めて、ブーを倒すんだ。おい、ブーを消すにゃ、これでも多分まだ足りねえぞ。 No dziwne, nie słuchają Vegety. Znowu? Kurde, ile będzie tych podejść? Ach, te odbicia. Jezu, już myślałem, że dostanę to na twarz. Ty, ale nie jestem w Super Saiyaninem. Będzie niedobrze. Bo to nie będzie aż tak bolało go chyba, nie? Będzie 19 tysięcy? 23 tysiące, nieźle. Dawaj, Herkules, przemów do nich. Mamy to. Wystarczającą ilość czasu go trzymaliśmy. Dzięki prośbie Mister Satana zdołali zgromadzić dość ki od wszystkich mieszkańców Ziemi. Ta jest! Choć Genki-Dama okazała się skuteczna, Goku jest zbyt słaby, aby móc trafić Majin Buu. Tak, w pełni sił! Dragon Ball! Matana! Ale poniekąd takie trochę oszustwo, nie? W bezpośredniej walce, jakby w trakcie walki uleczenie, 100% HP. O, Genki-Dama całkowicie wymazuje złego Majin Buu. Vegeta i pozostali po uleczeniu ran są gotowi do powrotu na ziemię. Skrzeszeni przez smocze kule przyjaciele obejmują zwycięski Goku i Vegetę. Jattane, papa! Wymiatasz, tato! I tak oto na ziemię powraca pokój. Być może Vegeta będzie walczył dalej w imię swojej ukochanej rodziny. Być może.
Ale to ciekawe jestem, bo teraz tak, tutaj mamy napisy końcowe. Ale faktycznie, czy jeśli popchniemy sagę Goku do przodu, to czy historie tych wszystkich innych bohaterów również będą mogły być kontynuowane? Zobaczmy tu szczegóły. Przetrwaj walkę z Majin Buu. Gohan, Piccolo, Frieza. Ty, my Freezerem jeszcze nie byliśmy! Goku Black, no ale Goku Black to ja bym sobie zostawił w momencie, gdy dojdziemy historią tak pi razy drzwi, tymi naszymi postaciami, jak zwłaszcza Goku, dojdziemy do sagi gdzieś tam tego Goku Blacka, to będziemy mogli sobie rozegrać Goku Blacka, ale Frieza, no to jest kurde jednak Namek, to możemy zobaczyć, co tam u Freezera jest. No, wątek Freezera. Ciekawe. Ciekawy jestem, dlaczego nie ma wątku Trunksa. Bo przecież to też by było całkiem niezłe, nie? Zwłaszcza na przykład tego Trunksa takiego z przyszłości, że on tam na przykład też walczył z androidami razem z Gohanem z, dorosłym. Freezer i jego żołnierze przybyli na planetę Namek w poszukiwaniu smoczych kul, które zapewnią mu nieśmiertelność. Freezer traci nieco wojska w starciu z Vegetą, który też szuka smoczych kul. Udaje mu się jednak zebrać wszystkich 7 kul dzięki pomocy ze strony oddziału specjalnego Mlekora. Kuririn, Gohan i Vegeta niweczą jednak plany Freezera, uniemożliwiając mu wypowiedzenie życzenia. Hajimete desu yo? Kono watashi o kokomade koke ni shita obaka-san tachi wa... Psipał. Choć Freezer stracił okazję na zdobycie nieśmiertelności, w obecnym stanie jest wciąż na tyle silny, aby przyprzeć Vegetę i pozostałych do muru. Piccolo przybywa, aby wspomóc drużynę i bitwa przybiera na intensywności. O, czyżby to była moja chwila prawdy? Szczegóły walki. Powal Kuririna, Gohana, Piccolo i Vegetę. Nice! Opa! Opa! Gienzen! A ja co mogę zrobić? Jako ten super atak? Ale atak paluszkowy! Palcóweczka! Let's go! Dobra, spróbujmy innych ataków. O ty kurde gnolcu! Dawaj. Trafiony? Trafiony. Nieźle. No, zobaczmy, cóż to jest to. Tak jest, mało. Powiem szczerze, mało. Kurde, ty jestem wycieńczony. O kurde, ty! Ja się tutaj zapatrzyłem na moje ataki, żeby sobie sprawdzić. A tu proszę bardzo, Gohan mnie chce porobić. Ajajajaj, masenko. Dawaj, kula śmierci. Kula śmierci! Let's go! Jak to nie trafiło go? Przecież to przeleciało koło ucha! No, no puść! Puść!
Skubańcy, ty. Ale powiem, że za każdym razem, jak jest jakaś nowa postać, to teoretycznie trzeba mimo wszystko, mimo tego, że gdzieś tam te ataki są bardzo podobne i tak dalej, to teoretycznie trzeba do tego momentu się jakoś tam gdzieś przyzwyczaić. Dawaj, teraz kula śmierci powinna wejść. Tylko problem jest taki, że ja przed nami jest jeszcze Piccolo i Vegeta. Jeśli na tym samym pasku zdrowia, no to lipa. Aha, co to było ta psychokineza, ja się pytam. No co za menda z tym, z tą kontrą. No. Mam nadzieję, że przy Piccolo zmieni się w kolejną fazę, nie? Ty! Co się kurna stało? Przecież on dostał na twarz! Czekaj, coś mi tu nie pasuje. Dostał na twarz kulą śmierci i w trakcie, gdy była kula śmierci, to on był w stanie skontrować, jakby zaatakować super atakiem jakimś? Nie kumam tego. Przecież on powinien leżeć na plecach. Mało tego zdrowia, na kurde, na tak dużą ilość przeciwników na raz. Niedobrze, nie podoba mi się to. Tutaj trzeba mocno sejwować hapsy. Albo po prostu walić z ręki, nie? Tylko, że no właśnie, walić z ręki, gdzie oni mocno, niestety, odbijają te moje ataki. No, ten nie bardzo, ale Gohan jak najbardziej. O właśnie. Kurde. Trafiłem? Ty, no nie trafiłem, to gdzieś poleciało w ogóle w pizdu, za przeproszeniem. Tak on. No i to jest to, kurde! Koleś przyleciał z góry. No! No tak, jeszcze raz! Jeszcze raz, oczywiście! Nawet o tym, kurde, nie myśl. I to wszystko przyjął! I to wszystko przyjął, kurde, na pyrkę, tak? Jezu, ja już zdrowia nie mam. Jak ja mam walczyć z kolejną trójką? Gienzan. Oh. Łysy! Łysy! Ty, no bez kitu! Potężny łysy! Przestań mnie kontrolować, frajerze! Ile kosztuje zasobów skontrowanie przeciwnika? Ten jeden niebieski pełny punkt, prawda? No nie! Nie! To nie kosztuje nic! Specjalnie patrzyłem na jego paski. To nie kosztuje nic! Ani nie zażarło mu ki, ani nie zażarło mu tego niebieskiego paska. No, nic go to nie kosztuje. Trafię w ogóle? Bo poleci mocno na dół. No, jeszcze Piccolo. Świetnie. A ja już zdrowia nie mam.
Masakra. Z czterema przeciwnikami na jednym pasku zdrowia. Jeśli ktoś mówił, że walka z Vegetą małpą jest ciężka, to niech sobie weźmie i ogarnie to. Nie ma tu żadnego sensu. No i po ptokach. Kurde, kto to wymyślił? No come on! Ja mam jedno życie, jeden pasek zdrowia, a ich jest czterech. Czterech na jednego to banda łysego. No w sumie by się zgadzało, nie? Kuririn jest łysy. Shit! Zastanawiam się, w jaki sposób... Ej, saga Freezera, kurde, na rozdziale drugim się... zaczyna się. Zastanawiam się, w jaki sposób... trenować te kontry. Bo, tak jak mówię, odpaliłem sobie ten trening i na treningu to wychodzi. A poza treningiem, podczas walk w bitwach epizodycznych, to totalnie nie wchodzi. Po prostu klikasz, żeby zrobić tą kontrę i jakimś cudem wejdzie. Przynajmniej w moim przypadku oczywiście, tak? I to jest mega giga dziwne. Ja nie wiem, trening jest jakoś spowolniony czy jak? Dobra, co ja tam miałem jeszcze zrobić? Aha, jeszcze bym zarzucił żurawia do mapy Vegety. Z tego względu, że tutaj było jakieś... Tu. Przetrwaj wyznaczony czas. A co by się stało, gdybym nie przetrwał? Czyli tak. Przetrwaj walkę z Majin Buu. A jakbym sobie to odpalił... Nie no, come on! Nie chciałem wracać. Mapa fabuły. Chcę tu. Chcę start. Dziękuję. I teraz chcę zobaczyć tę odnogę jedną. Jeszcze. Co tutaj trzeba będzie zrobić? Czy będzie napisany jakby szczegół? Może będziemy musieli dostać po dupie. Szczegóły walki. Przetrwaj. Powal szybko. Powal szybko, Majin Buu. Jestem zmęczony. To fajne, to szybko. Jak na początku jesteśmy już... Ach, kurde te kontry. No nie, to chciałem! Czemu on nie leci gdzieś daleko? Dobra. Bo przetrwanie to jedno, ale my musimy go powalić szybko. Dobra, możemy zrobić jeszcze tak. Teraz. Dobra. Nie wiem, czy nie straciłem zbyt dużo czasu na samym początku obrywając. No jeszcze raz coś takiego musiałbym zrobić. Kurde, no nie udało się tego uniknąć. O, wow! Trafiłem, dobra. Może się uda. Pytanie, czy to będzie dla gry szybko. No! Stracił całe zdrowia. Zdrowie. Pytanie, czy to jest szybko. Bo nie ma tutaj wyznaczonego czasu, nie? Ale możliwe, że pójdziemy tą samą ścieżką. O proszę, czyli jednak chyba co innego. Jak
俺もやらせてもらうぞ。No i to mi się podoba. Będziecie walczyć razem, tak? Tak też myślałem. Vegeta we współpracy z Goku pokonał Majin Buu. Teraz domaga się od niego niedawnego sojusznika walki. Tymczasem Ziemia i wszyscy, którzy zostali zabici przez Majin Buu, zostają wskrzeszeni smoczymi kulami Namechan, zebranymi przez Dendiego i pozostałych. Goku i Vegeta, wskrzeszeni trzecim życzeniem, stają teraz przeciwko sobie. To są Saiyanie, tego nie pomalujesz. Warina, Kaioshin-sama! Ora mo Vegeta to tatagetakute shikata ne nda. Onki de koi, Kakaroto. Atarime daro. De nakya maketchimau kan na. Ciekawe kto tym razem wygra. Ore wa omae o koeru. O, on jest trzeci poziom Super Saiyanina, więc I don't know. O, walka! Bogowie! Gdzie on jest? A, nade mną. Dajesz, Goku, co jest? Nie ma kontry? Nie ma kontry? I cyk, i cyk, i cyk. To jest ciekawe też, że Vegeta nigdy nie osiągnął tej, oficjalnie oczywiście, tego poziomu Super Saiyanina trzeciego poziomu. Au. Au. O kurde, nie chciałem tego. No przecież zrobiłem zniknięcie. Jak to jest, że czasami to kopnięcie za plecami wybija właśnie przeciwnika daleko, daleko i go pozbawia przytomności? O kurde. Trafię? Ach, myślałem, że już uniknie. Ta jest! Czy to oznacza, że Vegeta jest lepszy od Goku? Wreszcie spełnił swoje marzenie. Słuchajcie, marzenia są po to, by je spełniać. Jak widać, Vegeta wziął je w swoje ręce. Dosłownie. Wybrykiem natury. Jaka cena, Vegeta. Super Saiyajin 3 no ora desu ra maketchima nante. Thank you. Thank you, Vegeta. Tsugi wa make ne yo ni ora mo motto shigyou shinakucha na. Sou kantan ni ore ni kateru to omou na yo. Oitsukareru no wa jikan no mondai da na. Soro soro chikyu ni modokka. Kan tachi mo matte shi na. Tak jest. I o to chodzi. O to chodzi. Saiyanie, wojownicza rasa. Jako oczywiście odnoga tego wszystkiego. Powal Majin Buu i przetrwaj wyznaczony czas. Czyli to były te dwa warunki do tego, żeby tutaj w ten sposób właśnie pójść. Ciekawy jestem, czy Vegeta historia będzie odblokowana dalej w momencie, gdy sprogresujemy jeszcze Goku. Także to trzeba będzie zobaczyć. Dobra, cofnijmy się jeszcze do tego głównego menu.
No i co? I będziemy dalej te bitwy epizodyczne rozgrywać już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye.